Cześć moi drodzy. Witam Was w sobotę. Będziemy siać ogórki, sałatę, jarmuż. Jestem na podwórku, jest ciepło, fajnie. Lekki wiaterek. I tak, do wysiewu warzyw. Ten pies będzie piszczał, będziecie go sobie mogli słyszeć. Nie daje mi spokoju, szyszkę ciągle. Benek, zostaw tą szyszkę. Używam podłoża warzywnego, uniwersalnego. Ono jest dostępne w każdym sklepie ogrodniczym. I tak, co będziemy siać? No, takie doniczki. Pójdzie dwa rodzaje słonecznika. Benek! Na łobuz. Dwa rodzaje słonecznika dla królików. Benek, daj tą szyszkę, idź. Do innych, do sałat. Sałat w takie skrzynki będę siała sałatę i kapustę. Wymieszam sobie podłoże razem z perlitem w takiej wielkiej donicy. A ogórki, wszystkie te rodzaje po sobie podzieliłam, posfiergowałam, tylko wystarczy je opisać, namorzyć krążki i pójdą do krążków, tak jak tradycyjnie. Słuchajcie, tu mam jeszcze te ogórki. One pójdą już prosto do gruntu. Nie będę z nich robić rozsad. Danuś, chwileczkę. Jestem bardzo ciekawa tego ogórka oktopusa, którego będę miała w tym roku pierwszy raz. Dopiero rozsady ogórków to robiłam 2 lata. Tak wstecz. Czasowo to wszystko zawsze siałam do gruntu, ale zauważyłam, że jak zrobię sobie rozsady tak jak tutaj z tych krążków, one potem szybciej owocują. Te siane do gruntu owocują później i tak jest, taki jest zachowany ciągły okres zbierania tych ogórków, bo te owocują wcześniej. Zresztą tu są też i podfolie, więc muszą być już posiane szybciutko, a te do gruntu owocują troszkę później, także nawet czasami do przymrozków jeszcze można zebrać coś z ogródka do sałatki. Także ja się biorę za robotę. Ten pies mi ciągle przy... Benek, ja wiem, że ty chcesz mi pomóc. Na śmieciu mi, na bałaganiu i sobie... Dobra, no to Wam pokażę już, jak będzie wszystko przygotowane, posiane, poznaczone, bo czeka mnie sporo pracy. Mogę sobie dzisiaj na dworzu posiedzieć, mimo że trochę wieje, ale jest przyjemnie. Przypomniało mi się, że wczoraj wieczorem naszykowałam sobie doniczki, ale ich nie, ziemi nie podlałam, a dzisiaj nie chcę mi wsiąkać. No i muszę poczekać. Od razu jak już mam przygotowaną ziemię i jestem na dworzu, fajna taka pogoda, więc sobie dzisiaj przepikuję też paprykę, bo jest już najwyższa pora. Tak jak widzieliście, ma dosyć spory ten system korzeniowy. Oto sobie dosiewałam jeszcze drugi raz tą paprykę Ramiro. No i wzeszło mi 6, ale ta jedna to taka mizerotka. Więc nie. Tą paprykę jeszcze zostawię, żeby sobie podrosła. A resztę dzisiaj przepikujemy w takie doniczki. I będzie sobie rosła aż do momentu wysadzenia pod folię. Z tych 3 skrzyneczek mam 1 brązową, więc będzie znaczna. Porobiłam sobie krowki i z tą skrzyneczką pójdzie... Piesek, cicho! Pójdzie kapusta kamienna głowa. I kapusta czesna też. Rowki. Cicho! Rowki na 1,5 cm na centymetr, tak nie za głęboko, żeby jak najszybciej powschodziła. Nie będę siała jej dosyć gęsto, żeby nie przerywać, by mieć po prostu gotową rozsadę. No i tradycyjnie oznaczamy. Tu jest kamienna głowa. Tu jest wczesna delta. Dobra, guzdrze się, znowu noc mnie zastanie. Pora na sałatę. No i z tą sałatą to będę miała
Znowu problem. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć odmian, a chcę cztery rządki posiać, czyli jedna odpada, pójdzie prosto do gruntu. I już wiem, która królowa majowych pójdzie prosto do gruntu pod agrowłókninę. A te posieję na rozsadę. Najbardziej lubię tą sałatę. To jest taki miks odmian. Czerwona, zielona. Ona ma fajnie takie kędzierzawe listeczki. Dwa lata temu zebrałam sobie nasiona i w zeszłym roku też posiałam. Też ładnie wyrosła. Bardzo fajna, ciekawa odmiana sałaty. Pokażę Wam nasionka. No, są... O, małe. No i mi się wysypały. Dobra, zbieram. Nasiona sałaty są bardzo drobne. Nie siałam tak gęsto, żeby nie potem nie przerywać jej. A tu jest taka ta kubka, która mi się wysypała. Nie, nie będę jej zbierać, zostawię ją, zobaczymy. Zejdzie, to się poprzerywa. Zasypuję i podlewam. Pora na ogórka meksykańskiego. W tych doniczkach, w 6 doniczek wsadziłam moje nasiona. Wybrałam takie najbardziej mocne. Zobaczymy, jak wzejdą. No, myślę, że powinny wzejść. A jak ktoś nie wie, jak wygląda i nie oglądał poprzedniego filmu z prezentacji nasion, to zobaczycie w dalszym filmie, jak będę siała oryginalne takie nasiona, kupione już w koreczkach, ale to na pewno wieczorem sobie zostawię te koreczki i ogórki na wieczór, zostawię do siania, bo teraz póki jeszcze widno i zapowiada u mnie się na deszcz, tak patrzę po chmurach, to może zdążę jeszcze tą paprykę przepikować. No i moi drodzy, przyszła pora na paprykę. Doniczki lekko na dno, nasypane podłoże. Jak widzieliście na wcześniejszym kiedyś filmie, one mają już spore korzenie. Na pierwszy ogień idzie czerwona papryka. No, dosyć spore, poprzerastały. Ustawiam tylko te papryczki w doniczkach, a potem zasypuję je ziemią. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, to pikowanie z krążków torfowych. I wystarczy tylko potem podlać i odstawić. O, jaki kawałek drewna się w ziemi, czyli dobra ziemia. O. Ta ziemia po podlaniu osiądzie trochę, więc będzie akurat zakryła cały krążek. I gotowe. I tak postąpię ze wszystkimi paprykami. A to jest żółta. Fiu, fiu. Idę do niczki. No i etap przepikowywania na podwórku mam za sobą. Teraz tylko posadzić tamte w krążkach. Ale najpierw coś przegryźć. A jak już mowa o przegryzaniu, w międzyczasie przyjechała kolejna dostawa jedzenia dla kur. Cały karton pomidorów. Znów będą miały pomidor. No widzicie, tak jest u mnie na podwórku Wam nagrywać. Jak nie kury, to psy. Jak nie psy, to samochody.
Mam nadzieję, że chociaż mnie słychać. Buraki. Dzisiaj cukinie, trochę liści sałaty, tej kapusty młodej, ale pod spodem widzę jest sałata. Kapusty młodej to niestety, no króle nie dostaną, bo nie wolno dawać młodej kapusty takiej. Ona jest pędzona. Jabłka, pietruszka, bakłażan i zioła do pokrojenia. No i oczywiście trochę na biało, ale na biało to samego nie dostaną, tylko moczone z pieczywem. I z podwórka przeniosłam się do domu, a w międzyczasie jeszcze zaczęły nam się kluć kurczaczki. Słuchajcie, już mamy dwa spod kwoki. Także działo się między nagrywaniem różnych nasadzeń, przesadzeń i siania i pikowania. Naprawdę wiele rzeczy jeszcze się wydarzyło po drodze i tak jak zawsze przy sianiu zastał mnie już wieczór. Słuchajcie, krążki namoczone, dobrze nasiąknięte. Będziemy siać, tak jak powiedziałam, ogórki. Ogórek Tessa sałatkowy, jest to typowa odmiana sałatkowa. Ja w zeszłym roku miałam ten ogórek pod folią. Świetnie rośnie, naprawdę bardzo plenny, ale trzeba pilnować, żeby nie przerósł, bo jak już przerośnie, to jest taki taki balonik się robi, a tak nie powinno dopuszczać się, żeby ogórki dorastały, tak przerastały. Kolejny to jest telegraf, świetny ogórek, bardzo długi, z typu węży, sałatkowy, bezpestkowy. Też w zeszłym roku miałam, sporo go zebraliśmy. Ogórek meksykański, dla tych, którzy nie wiedzą, jak wygląda. No ten ogórek jest wybitnie, ale to naprawdę wybitnie, tak plenny, że z jednego krzaka są setki, tego można zebrać kilogramy. Nadaje się świetnie jako konserwowy, natomiast jako surowy jest lekko pikantny, skórkę ma twardą, jest wielkości, ja wiem, no do 4-5 cm dorasta. Nie mierzyłam w zeszłym roku, jak zbieraliśmy, ale tak na oko mówię Wam, w centymetrach. Jest jego multum. Na jesieni, jak podnieśliśmy te krzaki, które już potem opadły z ciężaru, to tego leżało naprawdę dobrych kilkanaście kilogramów pod krzakami. Kolejny ogórek melonowy, lekko skórka omszona. W smaku przypomina, powiem Wam, trochę melona. Ma fajny miąższ, delikatny, troszkę taki lekko słodkawy. On jest mniej plenny niż pozostałe ogórki, ale ja go zawsze sieję, ze względu na to właśnie, na jego wygląd i smak. Do sałatek na kanapki jest bardzo fajny. No i jarmuż też zrobimy z rozsady w tym roku. Zawsze siałam do gruntu, nie udawało mi się, nie wiem, coś po prostu może źle robiłam. Więc w tym roku postanowiłam posiać krążki. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Dobra, ja sobie już, tak jak widzieliście, naszykowałam. Etykietki też są gotowe. Nie pisałam daty, kiedy to sieje. Jak będzie mi potrzeba, to sprawdzę, cofnę się do filmu i tyle. A i jeszcze taka wiadomość, że gąski znalazły nowego właściciela. Jestem z tego bardzo zadowolona. Odwiedził mnie widz. Już gęsi nie mam. Niech dobrze mu się chowają i oby mu zniosły sporo jajeczek, a potem żeby mu się udały lęgi. To tyle z takich dygresji, że tak powiem, a teraz będę siała i już Wam pokażę, jak będę wszystko miała gotowe do zakrycia. Tak jak siałam poprzednie razy w tych krążkach, i pomidory, i paprykę pokazywałam Wam, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, jak się sieje w krążkach, zapraszam do moich wcześniejszych filmów. Zaglądajcie, oglądajcie, więc dowiedzcie się.
Nasiona powpychane do koreczków, lekko dociśnięte. Nie podkiełkowuję nasion, dlatego są krążki dobrze namoczone, żeby już nasiąkły w środku. No i to nie jest film żaden instruktażowy ani poradnik. Ja po prostu Wam przedstawiam moje sposoby, moje pomysły na własne siewy, na własne rozsady. Także kto chętny dać łapkę w górę, zapraszam i dziękuję. Poza tym dziękuję też wszystkim tym, którzy dotrwali do końca tego filmu. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, za wszystkie dotychczasowe suby. Ludzie, pozdrawiam Was i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.